Szanowni Państwo, nasza dzisiejsza druga debata na temat rzeczy ważnych dla Polski. Pierwszą debatą była debata o rodzinie w Warszawie. Dzisiaj druga debata, praca, przedsiębiorczość, społeczna gospodarka rynkowa. Rozpoczęła się o 9:30 i trwała do teraz. Ja mam 5 minut na podsumowanie. Nie lada sztuka będzie, jako że bardzo wiele tutaj zostało powiedziane. Okazją do tych spotkań, tych 10 spotkań, które kontynuujemy, jest wydarzenie historyczne 100-lecie odzyskania niepodległości. Zamysłem tych spotkań jest spojrzenie na to, co ważne w 10 ważnych odsłonach naszego życia społecznego, pytając się o stan aktualny, patrząc perspektywicznie w przyszłość i pytając się też, jak w tych 10 odsłonach życia naszego społecznego odsłania się to, co nazywamy dobrem wspólnym. To pojęcie dobro wspólne padało również i tutaj. Padało w tej świetnie przedstawionej syntezie katolickiej nauki społecznej, którą ksiądz arcybiskup konkludował, że według Jana Pawła II tym właściwym narzędziem do rozwiązania problemu społecznego jest solidarność i podawał definicję, że solidarność jest to trwałe i mocne zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego. I teraz jest pytanie, ale jakiego dobra wspólnego? Bo to wcale nie jest oczywiste. My w Polsce nie mamy jasne odpowiedzi na to, co my w Polsce rozumiemy przez dobro wspólne w różnych sektorach naszego życia publicznego. W sektorze rodziny, w sektorze pracy i przedsiębiorczości, w sektorze wolności obywatelskiej i tak dalej, i tak dalej. I ten temat pojawił się również tutaj. Pan premier, rozpoczynając swoje dzisiejsze wystąpienie, nawiązał do słów Jana Pawła II, że jest nam zadana praca nad pracą. I te słowa chciałbym podjąć, bo też konstatował pan premier, mówiąc, ale tego zadania myśmy jeszcze nie odrobili. To jest zadanie, do którego co jakiś czas powracamy okazjonalnie, ale tak naprawdę jakoś głęboko do końca żeśmy tego nie przemyśleli. I może to jest jeden właśnie z impulsów płynących z tej konferencji dzisiejszej, zaproszenie do podjęcia tej pracy nad pracą, tej refleksji nad pracą, nad przedsiębiorczością, nad społeczną gospodarką rynkową. Jak pamiętacie Państwo, przed kilkoma godzinami tutaj zostało sformułowane 7 postulatów. Pan premier je wyartykułował. I pierwszy z tych postulatów, żeby wszystkie 7 nie powtarzać, był tak, dotyczył tego. Przemyśleć społeczną gospodarkę rynkową. Na ile ona jest społeczna, na ile jest rynkowa, co to znaczy i tak dalej. I dlatego też myślę, że tę dzisiejszą konferencję, która dotknęła wielu ważnych tematów, ale właśnie dotknęła, natomiast nie rozwiązała je. Wskazała pewne kierunki. Stała się, ja bym tak to powiedział, impulsem, a nie kropką nad i. Stała się impulsem, który jesteśmy zapraszani do podjęcia i do kontynuowania. Jeżeli chodzi o temat dzisiejszej konferencji, praca, przedsiębiorczość, społeczna gospodarka rynkowa. Więc i wracając do pojęcia dobra wspólnego, trzeba nam się zapytać, jak rozumiemy i definiujemy w tych sektorach dobro wspólne. Co nim jest i co chcielibyśmy, żeby nim było. Bo naturą dobra wspólnego jest jego struktura dynamiczna, która bierze pod uwagę zmieniający się kontekst społeczny, kulturowy i tak dalej. Nie ma raz danych odpowiedzi. To, co daje katolicka nauka społeczna w tym temacie, daje pewne rozumienie teoretyczne.
kiedy powie, że dobro wspólne ma te dwa aspekty, aspekt instytucjonalno-instrumentalny, mówiąc, przekładając to na język bardziej ludzki, jest to całokształt środków, warunków, instytucji, urządzeń życia społecznego, rozwiązań prawnych, które służą rozwojowi człowieka, to jest tylko rama do zrozumienia. Ale co to w kontekście polskim może oznaczać? Jeżeli weźmiemy na przykład otoczenie prawne, które należy do tego wymiaru i które byśmy mogli powiedzieć, życzylibyśmy sobie, i tak tutaj też to wybrzmiało dzisiaj, żeby było bardziej przyjazne i pomocne na miarę człowieka. Prawo pracy, przedsiębiorców, prawo podatkowe. Otoczenie infrastrukturalne jest podobnie. A jeżeli przejdziemy już teraz na poziom podmiotowy, bo mówiliśmy o przedmiotowym i podmiotowym rozumieniu pracy, czyli samej pracy jako narzędzia rozwijania własnego człowieczeństwa w wymiarze i materialnym, i duchowym, i religijnym, i wspólnotowym, co to znaczy? To jest wyzwanie. Słyszę dzwonek, więc też znak, że trzeba konkludować. Więc chcę konkludować pewną konstruktywną propozycją. W trakcie trwania tej konferencji miałem okazję rozmawiać z panem rektorem Wiakiem, rektorem Politechniki Łódzkiej i nie tylko z nim. Miałem również okazję rozmawiać z panem profesorem Ireneuszem Majsterkiem nad tym, co zrobić z tymi impulsami, które tutaj wybrzmiały, a które nie zostały skonkludowane. I jest taka idea, którą podzielają panowie, żeby Łódź stała się takim miejscem refleksji nad pracą, przedsiębiorczością i społeczną gospodarką rynkową. Żeby to łódzkie społeczeństwo, środowisko akademickie stało się miejscem takim refleksji nie dla Łodzi, chociaż w Łodzi, ale dla nas wszystkich. Taką przestrzenią do refleksji, która będzie zapraszała też różne środowiska. Czy to będzie nazwane kiedyś centrum, czy to będzie obserwatorium, czy to będzie instytut. To są słowa. Chodzi o tą burzę mózgów i o tą dobrą wolę ludzi, którzy chcą tą pracę nad pracą podjąć i kontynuować. I myślę, że mogę w imieniu pana rektora, profesora Wiaka, i również w imieniu ojca rektora Józefa Bremera z Akademii Ignacjanów w Krakowie zaprosić państwa i przez państwa też innych do takiej debaty. I to jest ten może jeden z takich owoców, gdzie te postulaty sformułowane na początku naszej dzisiejszej konferencji, gdzie ta wizja, o której mówił arcybiskup Ryś, notabene, jeżeli państwo się zauważyli, bardzo zbieżna również z wypowiedzią pana profesora Hausnera, który użył tylko innych pojęć, mówiąc o spojrzeniu szerokim i dalekowzrocznym. A arcybiskup Ryś mówiąc o spojrzeniu globalnym, obejmującym cały świat i głębokim. Dwa różne jak gdyby źródła analizy tego, co jest światem pracy, które nam też pokazują, jak mogą się spotkać katolicka nauka społeczna z innymi naukami, szukając tego, co jest właściwe dla w sektorze pracy, żebyśmy bardziej byli tam ludźmi. Bo to jest ostatecznie stawka, o którą gramy. Proszę państwa, bardzo dziękuję z tego miejsca w imieniu organizatorów, w imieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w imieniu Rady do Spraw Społecznych Episkopatu Polski, w imieniu Akademii Ignacjanów w Krakowie za państwa obecność. Bardzo dziękuję wszystkim prelegentom i panelistom i na ręce państwa to podziękowanie składam. Także czujcie się również przedstawicielami tych, którzy już musieli z różnych racji nas opuścić. Bardzo dziękuję panu premierowi za jego obecność i za jego przesłanie, jakie w tym obszarze do nas skierował. Dziękuję bardzo panu rektorowi Politechniki Łódzkiej, panu profesorowi Wiakowi, za ogromną życzliwość, z jaką podjął i odpowiedział na to zaproszenie ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Rady do Spraw Społecznych Episkopatu Polski, żeby włączyć się również w tę debatę. I szczególnie również dziękuję za to, że nie tylko się włączył, ale chce ją kontynuować. Za to bardzo dziękuję. Dziękuję również ojcu profesorowi Józefowi Bremerowi, rektorowi Akademii Ignacjanum w Krakowie, za to, że od początku, kiedy to zadanie swoiste zostało nam zaproponowane, zawierzone, w sposób bardzo otwarty do tego podniósł i bardzo życzliwie temu towarzyszy. Dziękuję jeszcze raz wszystkim Państwu i było wiele dla ducha, ale my nie jesteśmy tylko duchami. Więc teraz jest również coś dla ciała i wszystkich serdecznie zapraszam teraz na lunch, który jest i może być okazją również do rozmów kuluarowych. A równocześnie korzystając jeszcze z okazji, że jestem przy głosie, chciałbym też zaprosić Państwa do udziału w kolejnym wydarzeniu, w kolejnej debacie, która za miesiąc będzie miała miejsce 14 maja w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim, gdzie organizowana jest kolejna debata, tym razem podejmująca temat obywatelskości i patriotyzmu. Również wychodząc od doświadczenia historycznego, ale patrząc w przyszłość, co znaczy dzisiaj być obywatelem i patriotą. Bardzo dziękuję.